Okej, okay. Tu już tylko wcisnęłam. Dobra. Okej, okay, to zacznijmy sobie od pierwszego pytania. Tutaj mamy personal statement. Pytanie szóste jest odniesienie do pewnych projektów. Skąd mamy wiedzieć, o których mowa, jakie znaleźć? Okej, okay, to ja już mówię, może odpowiem, bo to jest takie techniczne pytanie. Generalnie nie chcemy, żeby ten link z projektami był gdzieś tam w internecie, żeby każdy mógł go sobie znaleźć bardzo łatwo. W związku z tym ten link znajdziesz w formularzu aplikacyjnym. Jak wejdziesz sobie do formularza na JForms, to przepraszam na sekundkę. Dobra, przepraszam, tutaj oczywiście takie uroki pracy zdało. Więc w formularzu, jak wejdziesz sobie w formularzu aplikacyjnym, to tam pod koniec tego formularza jest część, gdzie powinnaś wpisać trzy projekty, które cię najbardziej interesują. I tam jest link do tych projektów. I tam w Google Docsie, znaczy w takim Google folderze, znajdziesz wszystkie te projekty, które były dostępne na 2021-2022. Czyli ten, który obecnie tutaj nasi goście realizują. Więc on jest w formularzu aplikacyjnym. Gdybyś nie mogła znaleźć tutaj, znać na mailu, to chętnie podeślę ten link. I tutaj mamy Travel Experience, CV, dotyczy tylko wyjazdów zagranicznych, które związane są z nauką. Generalnie tak, oraz wakacji, które trwały 2 tygodnie i dłużej. Czyli jeżeli wyjazd wakacyjny jakiś do innego kraju był 2-tygodniowy bądź miesięczny albo dłużej, wtedy możesz go wpisać. Jeżeli to były krótsze wyjazdy, to nie wpisujemy wtedy takich wyjazdów do swojego CV. Okej, okay, ile słów powinno zawierać personal statement? Ile powinno zawierać? Generalnie profesorowie najczęściej proszą, żeby to nie było więcej niż 2 strony, a 4, tam nie ma limitu słów jako takiego, ale to też, żebyście nie pisali jakichś 5 stron czy 4, warto, żeby to zamknęło się w 2 stronach, a 4. Generalnie limitu jako takiego nie ma. Czy można jakoś sprawdzić, czy list rekomendacyjny został złożony? Mogę to sprawdzić, jeżeli ktoś by bardzo chciał. Warto zapytać się po prostu osoby, która ten list wystawia, czy już został wystawiony. Ja oczywiście w systemie mogę sprawdzić, ale tak jak mówię, jeżeli najlepiej zapytać osobę, która rekomendowała, czy ten list został przesłany. Okej, jeszcze o dokumentacji. Tutaj dalej. Okej, okay, zakwaterowanie będzie zaraz, tak myślałam. To są bardzo pytania o zakwaterowanie, są najpopularniejsze. Okej, okay, odnośnie dokumentacji, czy są jakieś ograniczenia odnośnie listu motywacyjnego, czy odpowiedzi skrócone i rozwinięcie w liście, czy jak do tego podejść? Generalnie tak jak mówiłam, nie ma limitu, ale warto, żeby to były 2 strony na 4. I jeszcze jest ważne to, że odpowiadacie na pytania, czyli to nie jest taki główny list rekomendacji, taki jednym ciągiem listy personal statement, tylko po prostu macie pytanie-odpowiedź i w tej formie też ten dokument wypełniamy. Normalnie, po prostu tak jak on jest napisany, tak go wypełniamy, nie robimy tego na zasadzie, że robimy z tego jeden długi list. Jak wygląda sfera osób z kierunku lekarskiego? Z kierunku lekarskiego, gdybyś mogła rozwinąć pytanie, generalnie aplikują tak samo osoby z kierunku lekarskiego, po prostu składają te same jakby dokumenty, te, które mają i są dostępne, natomiast gdybyś rozwinęła pytanie, o co dokładnie pytasz, bo tak nie bardzo wiem. Rozumiem, ale skąd mamy wiedzieć, które były w poprzednich latach? Te, które są w tym folderze, który jest w tym formularzu aplikacyjnym, one były w poprzednich latach, te projekty. Na tych projektach, które są w tym folderze, w formularzu aplikacyjnym, na podstawie tych projektów wybieramy te, które nas najbardziej interesują. Czyli tylko to bierzemy pod uwagę, które tam są w tym folderze, o którym powiedziałam wcześniej. Także tak to wygląda. Okej. Okay, dzień dobry. W jaki sposób mniej więcej przebiega załatwienie sobie zakwaterowania? To może tutaj oddam głos naszym gościom, gdybyście mogli powiedzieć co nieco na temat tego, jak to wyglądało u Was. W Oklahomie dostaliśmy od pana profesora Umesza Deszmuka kontakt do dwóch firm, znaczy bardziej dwóch miejsc, w których możemy się zakwaterować, które są blisko OMRF-u i to jest na amerykańskie warunki naprawdę blisko, blisko, bo to jest 12-15 minut pieszo i to jest New Page West i The Seven. I ja się kontaktowałam i wszyscy się kontaktowaliśmy osobiście z managementem tego, z leasing consultant tego miejsca.
I po prostu dostaliśmy, jakby pan profesor rekomenduje nas, bo my, jak wiecie, nie mamy historii kredytowej w Ameryce, także też nie możemy sobie szukać wszędzie miejsc, ale to jest miejsce, które akurat tego absolutnie nie wymaga. To jest miejsce, które wie, że my jesteśmy z polecenia, że my będziemy pracować w OMRF-ie i że jesteśmy tutaj zaufanymi osobami, które no, na pewno będą płacić ten rent, nie? I raczej wszyscy tutaj mieszkają. Akurat ja mogę powiedzieć chyba w imieniu wszystkich, że wszyscy są bardzo zadowoleni z tego miejsca, także raczej nikt nie zmienia. Potem jak ktoś zostaje na dłużej tutaj, czy na doktorat, czy dłużej do pracy, no to wtedy dopiero ludzie tam szukają sobie innych miejsc. Ale tak to dostaliśmy kontakt do tych dwóch i wszyscy raczej są zadowoleni z tego miejsca. Super, dzięki wielkie. To tutaj Virginia teraz do odpowiedzi. No, w Virginii trochę to po innemu wyglądało, ponieważ każdy szuka sam osobno, ale bardzo często większość osób, tak powiem, mieszka albo z osobami, które zostały tutaj na poprzednich latach. Ja tak na przykład mieszkam z kolegą, który już jest tutaj 2 lata z Polski i na przykład też są osoby, które szukały takich mieszkań razem po prostu, jakaś zebrali się w grupkę 3 osoby, 4 osoby i znaleźli jakieś mieszkanie. Raczej no, zależy po prostu, jakie mieszkanie, komuś podoba się, komuś nie, ale to też zależy, ile kto płaci. Oczywiście jak więcej płacić, to bardzo dobre warunki będą. Może jeszcze Monika coś powie? Tak, ja mogę dodać tyle, że to nie jest tak, że my sami sobie szukaliśmy tych Polaków w Charlottesville, tylko po tym, jak już wiedzieliśmy, że jesteśmy zaakceptowani do programu, to na Facebooku powstała grupa i jedna z osób udostępniała ogłoszenia pokojów, które się zwalniają, czy domów, które się zwalniają, więc był jakiś tam punkt zaczepienia, można było pogadać i poszukać gdzieś tam po tej sieci kontaktów, czy ktoś może akurat się wyprowadza. Ale oprócz tego tutaj poprzedni Bajolabowicze napisali fajną instrukcję, ogólnie jak załatwić sobie właśnie dom, jak załatwić sobie telefon, internet, ubezpieczenia i tam wśród tego też było parę linków do różnych agencji zakwaterowania i teraz mam tutaj parę koleżanek, które faktycznie wynajmują dom z takiej agencji. No minus jest taki, znaczy minus nie minus, w każdym domu trzeba mieć fundusze, żeby pokryć jakiś depozyt. O ile tam jak się mieszka z kimś, kto wcześniej już tu mieszkał, to można się między sobą w miarę dogadać, tak się wynajmuje bezpośrednio od agencji, no to może trzeba mieć jakąś tam bezpieczną pulę finansową, żeby trochę więcej wydać, ale ogólnie znalezienie zakwaterowania to no, podobnie jak się idzie na studia do miasta w Polsce, to jest myślę podobny proces. Nie jest to aż tak trudne, jak brzmi. Okej, super. Wielkie dzięki za odpowiedź i lecimy dalej z pytaniami. Jak będą do tego pytania, to jeszcze oczywiście zapraszamy do ich zadawania. Tutaj mamy takie pytanie, ile zostaje na życie? Wydaje mi się, że chodziło o to właśnie, że tak myślę, nie wiem, może poprawicie mnie, ale wydaje mi się, że pytanie jest takie, czy da radę się utrzymać z tego, co tutaj otrzymujecie od uczelni, od swojej instytucji goszczącej i czy ile zostaje po pokryciu wszystkich opłat, czy zostaje odpowiednia ilość na, że tak powiem, przeżycie i utrzymanie się w stanach. O. To jak najbardziej. Jakby zostaje tyle funduszy, że jesteście się w stanie tutaj utrzymać. W większości w Oklahomie uczestnicy Biolabu mieszkają w mieszkaniach Too Bad to Buff, czyli to są mieszkania, które nie wiem, czy mówić teraz o kosztach, czy po prostu, czy wystarczy, czy nie. Właśnie się zastanawiam. Myślę, że takie pytanie przyjdzie. Tak, myślę, że możesz tak w skrócie oczywiście, bez takich tam szczegółów, tak, ale jasne. Tak ogólnie. No to tak mniej więcej tutaj ze wszystkimi opłatami to na osobę wychodzi tak 650 do $700 na miesiąc.
z opłatami, nie? W tym mieszkaniu właśnie to bed to bath. Bo tutaj to są takie mieszkania, które oferują właśnie te dwie firmy, ten The Seven i ten New Page West. I jak najbardziej zostaje i jak najbardziej zostaje też na podróżowanie, też można sobie gdzieś pojechać, także absolutnie to nie jest tak zwanie, jak to się mówi, od pierwszego do pierwszego. Nie, to można sobie coś też zaoszczędzić, też popodróżować. Super, dzięki wielkie. Czy z Virginii podobnie? Tak, tak, bardzo podobnie, że bardzo dużo, no i bardzo dużo. Dostaje się pieniądze, żeby podróżować, więc można dużo, jeżeli u kogoś będzie czas, można zwiedzać jakieś inne miasta, Stany, więc o pieniędzy raczej nie trzeba nawet się przejmować. Super. To dobra wiadomość, mam nadzieję, dla wszystkich, którzy tutaj są i martwili się trochę o to, jak to wszystko wygląda. Kolejne pytanie. Czy osoby będące w jednym miejscu na stażu jakoś się integrują? Jak wygląda społeczne życie? Wydaje mi się, że bardzo się integrujecie, ale to jeszcze oddam wam głos. To może od Marii zaczniemy, bo tak już się przyjęło, to może taką rundkę po prostu będziemy robić, gdybyście, jeżeli jesteście z tym okej, oczywiście. Tak, no my też jakby od początku dostaliśmy informacje, jakie osoby zostały zakwalifikowane do OMRF-u, jakie osoby jadą tutaj od razu. Robiliśmy sobie jakieś, wiecie, przed wyjazdem spotkania, takie no, online, bo każdy był wiadomo z innego miasta, ale przylatywaliśmy też w miarę większymi grupami, lecieliśmy razem. No i teraz no, jesteśmy cały czas w kontakcie i spotykamy się, bo pracujemy w tym samym miejscu, czasami nawet na tym samym piętrze, w tym samym budynku, także jak najbardziej, ale jak będziecie tutaj, to zobaczycie, że jest bardzo dużo doktorantów, którzy są mniej więcej w waszym wieku, Amerykanów czy też ludzi z całego świata. I akurat tutaj jest bardzo dużo młodych osób, czyli no, jest takie środowisko pracy, z którym naprawdę można się zintegrować, nawet jeżeli to nie są Polacy, nie? A też chyba właśnie o to chodzi, żeby mieć międzynarodowe znajomości po tym wyjeździe i w trakcie tego wyjazdu. Super. W Virginii wiem, że jest was dużo bardzo Polaków. Robią się tak zwane klitki Polaków. Nie wiem, czy to tak wygląda, ale takie otrzymujemy sygnały. Także to może Monika powiesz, jeżeli jesteś, to jak to wygląda w Virginii. Znaczy, w tym roku już chyba tak za bardzo nie jest, bo wcześniej to chyba wyglądało tak, że ludzie mieszkali w miarę blisko siebie i potrafiły być całe ulice Polaków. I teraz mieszkamy trochę dalej. Myślę, że udaje nam się w miarę utrzymywać na bieżąco kontakt. Raz na jakiś czas spotykamy się prywatnie. Dużo osób też pracuje dosłownie na tym samym piętrze i po prostu widzą się w pracy i to dużo ułatwia. Oprócz tego też bierzemy udział w wydarzeniach tutejszej społeczności, bo jest dużo towarzystw studenckich i doktorantów i nie tylko. Oni często organizują wydarzenia, na które mogą przychodzić nawet osoby w ogóle nie z tego wydziału. Także można na spokojnie się zapisać, poznać ludzi. Jest tych wydarzeń dużo i są one często. Także życie towarzyskie jest super. I nie jest tak, że ciągle siedzę w pracy. Myślę, że Aleks tutaj mógłby powiedzieć to samo. No dokładnie to samo. No, nie mam co dodać, tak powiem, bo ja spotkałem bardzo dużo ludzi z różnych krajów. I właśnie ze Stanów, bo jesteśmy w Stanach. Ja tylko, u mnie trochę sytuacja się różni, bo ja pracuję z domu, ale i tak mamy spotkania ciągle i no jest super, jeżeli chodzi o życie towarzyskie, bo tutaj jest uczelnia również i uczelnia jest bardzo duża, więc można... Dużo eventów pewnie, jakichś wydarzeń. Mhm. No też widzę czasem, że Zygmunt organizuje różne wyjścia, na różne eventy, wycieczki jakieś. Okej, super, dzięki wielkie. Okej, kolejny. Cześć, czy projekt ten realizowany jest w roku, czy można podejść do rekrutacji również za rok, jeśli jest się obecnie na ostatnim roku i nie jest pewna sytuacja statusu studenta? Tak, jak najbardziej ten program na razie mamy nadzieję i nie ma żadnych
informacji czy jakiś plotek, żeby cośkolwiek się zmieniało. Także mamy nadzieję, że to się będzie dalej działo. 20 lat już działa ten program, mam nadzieję, że jeszcze długo. Także jak najbardziej można również za rok wziąć udział w rekrutacji. Także tak, zachęcam. I tutaj powrót było do pytania właśnie o te projekty, o których wcześniej tutaj Gabriela pisała, że dobrze rozumiem, że po prostu uznajemy wybór projektu, który wybraliśmy w formularzu. Dokładnie tak. Tak, dokładnie tak. Może to ja się zakręciłam w poprzednim pytaniu, ale dokładnie o to chodziło. Czyli wybieramy te, które są w formularzu, w tym linku, na nie i je uzasadniamy. Tak, jak najbardziej. Powtórzę, gdzie są projekty. Okej, projekty są w formularzu aplikacyjnym, czyli jak wchodzimy sobie na stronę Biolabu, tam mamy jak złożyć wniosek i tam mamy formularz aplikacyjny, wchodzimy w niego, to jest w JForMie, na takiej platformie i na dole jest wybierz trzy projekty, które najbardziej Cię interesują i tam jest link do folderu, który jest, w którym są wszystkie projekty, z których możemy wybierać. Czy jest możliwość rozpoczęcia stażu w październiku? Niestety nie ma takiej możliwości. Już było parę pytań na ten temat. Najpóźniej można, znaczy to zależy oczywiście od PIA, czyli od tej osoby, która, tego mentora, czy bądź mentorki, która przyjmuje daną osobę na staż do siebie, do labu. Natomiast najczęściej są to przyjazdy najpóźniej pod koniec lipca. No, czasami zdarza się trochę później, ale bardzo rzadko. Także niestety nie bardzo. Także tutaj faktycznie październik niestety nam odpada. Czy rekomendacje muszą być po angielsku? Tak, troje z czworga naszych profesorów, którzy oceniają wnioski, są anglojęzyczni, w sensie nie znają polskiego, w związku z tym jak najbardziej tak, po angielsku. Zamieszkanie samemu się płaci? Tutaj mam pytanie. To może od Mary się zacznę. Tak, płacicie sami za mieszkanie. Sami wynajmujecie w przypadku Oklahomy, sami podpisujecie dokumenty, sami płacicie i sami regulujecie wszystkie rachunki, które są związane z mieszkaniem. Super. Myślę, że w Virginii tak samo, prawda? Bo wydaje mi się, że program podobnie faktycznie działa tutaj. Dokładnie tak samo. Wszystko trzeba samemu podpisywać. No i płacić. Dokładnie. Mamy kolejne pytanie o wzory CV oraz listy motywacyjnego. Czy mamy je jedynie pobrać i uzupełnić jako formatkę, czy możemy je przygotować do własnego uznania od postaw zgodnie z autorską estetyką? Właśnie wiem, że ta formatka nie jest zbyt piękna i taka jest dosyć toporna, natomiast zależy profesorom, żeby to było na tej formatce, dlatego że po prostu im się prościej czyta takie CV, jeżeli ono jest w podobnym formacie i wzorze, także tutaj niestety trzeba faktycznie trzymać się tej formatki. No tak jak mówię, po prostu jest im prościej ileś tam wniosków przeczytać takich samych, tak, jeżeli mają podobne. A czy jest opcja powrotu do Polski na święta? Wydaje mi się, że jest, natomiast tutaj może oddam też wam głos, jak u was to wyglądało, jeżeli chodzi o ilość osób, które skorzystały. Tak, u nas absolutnie nie było z tym problemu. Jak ktoś chce mieć wolne, czy nawet gdzieś pojechać, no to po prostu umawia się ze swoim PI-em, czy albo po prostu bierzecie dni wolne, albo po prostu umawiacie, że to odpracujecie. Parę osób wracało na święta. My na przykład byliśmy na święta i do Sylwestra w Chicago, także też ja miałam wolne na święta akurat. Więc nie było chyba z tym żadnego problemu, ale to wszystko zależy od tego, jak się właśnie ze swoim PI-em umówicie, nie? Czy właśnie na wolne, czy na jakieś odpracowanie później, jak to jest dłuższy czas, czy tam 2 tygodnie, nie? No, zazwyczaj PI-e nie robią żadnego problemu z wyjazdami na święta do domu. Ja na przykład nie miałem wolnego, ale będę miał wolne na następny tydzień. Więc z tym problemów raczej nie ma i kilka osób wracało teraz od nas do Polski na święta i jeszcze chyba są. Okej, czyli wszystko zależy od PIA-a. Bardzo dobrze z nim żyć i po prostu wtedy jest dużo na pewno prościej też te dni wolne sobie ogarnąć. Dzięki wielkie. Czy wiadomo już, czy rozmowy kwalifikacyjne będą online czy stacjonarnie?
Powiem tak, bardzo profesorowie chcą, żeby to było stacjonarnie, bardzo, bardzo, bardzo. Już są powoli ustalenia na temat tego, żeby to było stacjonarnie. Natomiast co się wydarzy, to nie będę tutaj mówić. 2 lata temu też myśleliśmy, że będzie stacjonarnie, bo jeszcze pandemia nie była w takim bardzo dużym, prawda, w lutym jeszcze nie bardzo wiedzieliśmy, co to jest za pandemia. Natomiast może się tak zdarzyć, że z dnia na dzień będziemy zmieniać. W związku z tym stacjonarnie, ale miejcie w głowie, że może być online. No i tutaj pytanie, czy moglibyście zdradzić, czego się spodziewać podczas rozmowy? To może też oddam głos tym, którzy tą rozmowę przechodzili. Będzie. Jeszcze pamiętacie może tą rozmowę? Rozmowy były bardzo miłe. Także w ogóle się nie bójcie tego, że zostaniecie na dzień dobry zarzuceni jakimiś takimi nieprzyjemnymi rzeczami. Także rozmowy, wszystkie rozmowy były bardzo miłe, bardzo przyjemne, bardziej były o tym, co wy robicie, jakie są wasze zainteresowania i jakie macie umiejętności. Ja przynajmniej te 4 rozmowy, jakie miałam, to zawsze o tym były. No ja mówiłam o mojej pracy doktorskiej bardziej niż pracy magisterskiej, no bo wiadomo, że podczas pracy doktorskiej bardziej zdobywałam te umiejętności, które tutaj są przydatne w pracy, ale wszystkie przebiegały bardzo, bardzo przyjemnie i w bardzo fajnej atmosferze. Wiadomo, że się stresujecie na maksa, bo ja pamiętam też, że przed każdym stresowałam bardzo mocno, ale to były bardzo przyjemne rozmowy i raczej dotyczyły was, tego, dlaczego się zainteresowaliście projektem. O tym nie powiedziałam. Dlaczego właśnie wybraliście z tych 8, które są chyba przy drugiej, z tych 8, dlaczego akurat w danej instytucji wybraliście te 2 i czemu myślicie, że się nadajecie do tego akurat konkretnego projektu? Może ja tylko tu jeszcze powiem, że chodzi o to, że w pierwszym zbieramy tylko 3, natomiast jak dostaniecie zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, to wtedy profesorowie dają już te projekty, które są dostępne tak na 100%, w sensie, które będą na pewno w 2022-2023 akurat w tym roczniku i wtedy wybieracie tych 8 projektów, które was najbardziej interesują z danych instytucji. To tak woli wyjaśnienia, że byście się martwili, że 8, a tu 3, także 8 dopiero potem drugi. Po rozmowach, znaczy przed rozmowami kwalifikacyjnymi po tym pierwszym etapie. Także tak, okej. Okay. A jak u Moniki na przykład ta rozmowa, co tam, jak ją wspominasz? Ja wspominam tę rozmowę bardzo dobrze. Stresowałam się przed każdą, bo wiadomo, każdy chce wypaść jak najlepiej, ale pamiętam, że w pewnym momencie sobie powiedziałam, że tak naprawdę to jest super okazja, żeby porozmawiać z naprawdę świetnymi specjalistami i tak trochę odpuściłam, no bo to jest po prostu fajne doświadczenie, niezależnie już od efektu. W moim przypadku najwięcej było rozmowy jednak o tym, czego ja oczekuję od programu, na ile jestem zainteresowana projektem, czy mój pierwszy wybór to jest taki, czy to jest tylko i wyłącznie mój pierwszy wybór, na ile jestem otwarta na nowe tematy. Było też trochę rozmowy o tym, co robię obecnie, jakie techniki stosuję, jaki jest mój cel pracy, ale to było na zasadzie takiej przyjemnej wymiany zdań, a to nie był taki wywiad z lampą skierowaną w twarz, co robisz i dlaczego. Także ja bardzo miło wspominam. Okej, okay, super. Właśnie. Mi się kojarzą do mojej komunikacyjne. Zawsze. Okej, okay. Jak wygląda ubezpieczenie zdrowotne? Czy program opłaca podstawową wersję, czy trzeba dopłacać, aby uzyskać lepszą wersję? Czy ktoś z was korzystał z niego na wyjeździe? To jest bardzo ciekawe pytanie. Zawsze jest dużo pytań o to, w sensie o ubezpieczenie medyczne. Gdybyście mogli 2 słowa o tym powiedzieć, jak to wygląda. No to w OMRF-ie macie ubezpieczenie zdrowotne jakby no, odprowadzane w tej części po prostu pensji, ale to nie są duże absolutnie pieniądze. Macie ubezpieczenie takie, jak wszyscy pracownicy tutaj i w przypadku OMRF-u to jest bardzo dobre ubezpieczenie oferowane przez firmę Aetna, czyli jedną w sumie z lepszych w Stanach tych firm ubezpieczeniowych, ale nie macie dental care na przykład. Więc bardzo dobrze jest sobie przebadać zęby przed wyjazdem, bo dentysta jest tutaj bardzo, bardzo drogi. Ten dental trzeba sobie dodatkowo dokupić. Jeżeli ktoś wie, że ma problemy, czy wie, że będzie potrzebował, to dental trzeba sobie dodatkowo opłacić. Ja nie wiem,
Nie wiem, jakie są koszta, bo my sobie nie kupowaliśmy z mężem tego ubezpieczenia dental. Jeszcze coś tutaj było odnośnie tego ubezpieczenia dodatkowo, czy tylko to? Czy korzystał ktoś od was z tego? Jak to działa? Nie. A, okej. Okay. Działa to... czy nie działa? O, w sposób. Ja nie korzystałam akurat, tfu, na szczęście nie potrzebowałam jeszcze korzystać, dlatego że leki wzięłam sobie na przykład z Polski, czyli kupiłam sobie takie leki Otisy i te, które biorę na receptę na przykład, to sobie wystawiłam taką na rok i po prostu sobie wykupiłam w Polsce, bo miałam taką możliwość. Także też jak będziecie myśleć sobie nad lekami, to leki są o wiele droższe tutaj, więc ja sobie wzięłam, także jak coś takiego trzeba wziąć doraźnie, to nawet korzystamy nadal z tych, które mamy z Polski, ale pierwsza wizyta lekarska to jest $500, w sensie trzeba te $500 jakby wyłożyć i później wam to jest zwracane. Czyli macie to ubezpieczenie, tylko po prostu pierwsza wizyta u lekarza no kosztuje w tym kontekście, że po prostu musicie te pieniądze wyłożyć, żeby wam potem ta Etna akurat w naszym przypadku oddała, ale oni wam to zwracają jakby za wizytę. Wiadomo, że jak do jakiegoś wielce specjalisty będziecie się chcieli wybrać, to trzeba będzie na pewno dopłacić, ale nie zapłacić całość samemu. To zależnie jest od tego programu. Ważna jest ta rzecz, że po prostu trzeba wyłożyć, ale potem się dostaje to z powrotem. Okej, okay, super. A Virginia, jak to? U nas trochę po innemu wygląda, jeżeli trzeba pójść do lekarza. U nas od razu nie trzeba płacić, bo jesteśmy tutaj studentami. I tutaj jest przychodnia studencka. Jeżeli coś się stanie, lepiej iść od razu nie na SOR, a tylko do przychodni studenckiej. Ja na przykład chodziłem do przychodni studenckiej, żeby zrobić rentgen. To wszystko pokryło. Ja za nic nie płaciłem. I również tutaj mamy dental insurance. Tylko trzeba coś będzie dopłacić, jeżeli jakieś takie leczenie zębów jest bardzo drogie, więc lepiej. Tak, plomby lepszej jakości, gdyby się chciało czy coś takiego. Tak widziałam u nas na NFZ też można plomby, ale wtedy one są takie najprostsze. A jakby się chciało lepsze plomby, to trzeba dopłacić, więc myślę, że może coś takiego. Ale tak, właśnie to, co mówicie, jak najbardziej, bo dużo osób przyjeżdża ze Stanów do Polski, sobie robi zęby, bo jest dużo taniej po prostu nawet kupić bilet i to zrobić, niż zapłacić. Więc jak najbardziej totalnie rozumiem. O, Monika, coś widzę, że się odmutowywałaś. Tak, jeśli mogę wtrącić, to właśnie przez to, co powiedział Alex, że my chodzimy do przychodni studenckiej, to ja tak naprawdę dopiero wtedy zrozumiałam, że mamy dobre ubezpieczenie, kiedy pielęgniarka, która przyjmowała mnie na wizycie, powiedziała, że naprawdę mamy fajne to ubezpieczenie. I tak nie wiem, jak to wygląda właśnie w OMRF-ie. Mi się wydaje, że chyba mamy w ogóle ten sam pakiet ubezpieczenia jako wszyscy, bo też jesteśmy ubezpieczeni w Etnie. Ale mówię, tak porównywalnie z innymi studentami, to nasze ubezpieczenie podstawowe wypada dobrze i dużo rzeczy pokrywa. Jak ktoś chce robić jakieś bardziej specjalistyczne badania, właśnie musi sobie dopłacić, ale też wiele rzeczy jest pokrytych, tylko faktycznie trzeba sobie popłacić za leki. Ginekolog to jest inny temat, tutaj jest dużo lepiej niż w Polsce, ale to myślę, że dziewczyny będą bardziej zainteresowane tematem. Okej, okay, super. Super. No właśnie, bo wyczynienie medyczne jest jak najbardziej ważne, w Stanach szczególnie, tak, jeżeli jest. Natomiast ja mogę powiedzieć, że pewnie różnica jest taka, że w OMRF jesteście jako pracownicy bardziej i pracowniczki, a tutaj jako studenci, więc dlatego ten pakiet mogą się różnić, tak samo w Chicago i na UT Southwestern też pewnie będą takie różnice. Także, ale to tak jak mówię, wszystko zależy od tego statusu danego studenta i studentki. Okej. Czy jest możliwość powrotu do Polski podczas trwania programu, gdyby była taka konieczność? Nie wiem, czy tu masz na myśli to, że na długi powrót, bo tak jak gadaliśmy tutaj, jeżeli potrzebujesz wrócić, to możesz się dogadać i rozumiem, że wtedy możesz wziąć urlop, czy jeżeli jest jakaś sytuacja trudna, to na pewno jakoś się porozumieć. Natomiast jeżeli to byłby dłuższy pobyt w Polsce, no to tutaj już jakby robią się schody, że tak powiem, trochę ciężej, wtedy na pewno indywidualnie już też z danym profesorem i z PA-em, ale też z głównym profesorem, tak, czyli który was przyjmuje do programu, trzeba taką sytuację przegadać. Natomiast ciężko mi tak powiedzieć na teraz, jak to by wyglądało. Na krótkie na pewno, na długie
no tutaj może być problem. Co do pieniędzy na start, to zaraz wrócę, bo tutaj jest tylko kilka jeszcze takich technicznych rzeczy, to już ja je tak złapię, żeby podsumować, bo też czas nas goni. Okej. W CV widnieje akapit dotyczący doświadczenia podróżniczego. Chciałabym zapytać, czy chodzi wyłącznie o staże zagraniczne, konferencje, czy o coś jeszcze. Tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o te podróże, to jeżeli mieli wszystkie właśnie konferencje, staże zagraniczne, ale też wakacje, jeżeli trwały ponad 2 tygodnie. Wtedy wpisujemy po prostu taką informację do swojego CV. Ile było zgłoszeń w tamtym roku, ile osób zostało finalnie przyjętych, to może też szybko powiem, bo to faktycznie jest proste pytanie. W zeszłym roku było chyba 79 wniosków, z tego co pamiętam, natomiast zostało przyjętych około 40 osób, zazwyczaj tak jest co roku, że około 40 osób jest przyjmowanych. Także naprawdę korzystajcie, bo jak zaczniecie próbować program, będzie 200 wniosków, to będziecie ciężko się dostać, także jeszcze jest chwilę czasu, żeby się dostać w mniejszej liczbie osób, to myślę, że warto, bo wtedy dużo stresu mniej na pewno też. Okej, okay, jeszcze zobaczę, czy są jakieś pytania typu technicznego. Czy w momencie składania wniosku aplikacyjnego należy posiadać wyrobioną wizę? Totalnie nie, wiza jest wyrobiona dopiero na samym końcu załatwiania wszelkich formalności, bym powiedziała, w sensie takich formalności dokumentowych, dokumentacyjnych, tak, czyli otrzymuje się list z uczelni, otrzymuje się tam różne do wypełnienia dokumenty i dopiero na samym końcu otrzymuje się DSA 2019 albo I-20, to są takie formularze wizowe i z nimi idzie się do ambasady po wizę. Także to jest na samym końcu dopiero, totalnie na etapie wniosku aplikacyjnego nie. Okej, okay, obawiam się, że nie rozumiem tego pytania. Tam jest pytanie o to, że wybieramy tam 3 projekty, które najbardziej nam... If the project offered were the same in the past 2 years, which would be your favorite ones and why? Czy mogę prosić o komentarz, czy chodzi o to, że wybieramy te 3 projekty, które nas interesują z tego folderu na dysku, czyli de facto to, co wpisujemy hasłowo... Tak, dokładnie o to chodzi. Wybieramy te 3 projekty, które są tam, które tam sobie wpisujemy, a w tym personal statement, tam gdzie to pytanie pada, uzasadniamy, dlaczego wybraliśmy te projekty. Także jak najbardziej dobrze zrozumiałeś. Okej. Czy jak do programu zgłaszają się osoby w związku, czy trudno dostać się do jednej destynacji? Powiem tak. Ja jako koordynatorka z tego, co wiem, tak, to tak, dostaję się do tej jednej destynacji. Nie jest dużo takich par, bo to oczywiście chodzi o dwie osoby, które rozumiem, biorą udział w programie, bo co innego jak z dependentem, czyli sobie towarzyszącym. Ale jeżeli chodzi o to, że dwie osoby do programu, które jadą w jedno miejsce, raczej się to udaje. Natomiast nie wiem, czy macie takie przypadki w swoim roczniku. Chyba nie, mi się wydaje. Ale ja znam jeden przypadek, ale to było 3 lata temu, czy ze 4. Okej, okay, chyba nie macie. No właśnie, także to, ale wydaje mi się, że nie jest aż tak trudno. Natomiast powiem wam tak, żeby się dostać do programu, musicie być elastyczni, naprawdę. Czyli jakbyście powiedzieli, że w zaparte idziecie i nie, bo mój chłopak czy dziewczyna, czy mój partner, partnerka tam nie poszli, to będziecie trochę gorzej ocenieni. Jakby bardzo elastyczność jest ważna w tym programie, więc warto o tym pamiętać, to tak. Okej. Okej, tu padło pytanie jeszcze. O, chciałabym zapytać o jakieś przykładowe osiągnięcia akademickie, czy też poza uczelniane, które wpisywałyście do swojego CV. To znaczy, czy swojego rodzaju minimum jest współautorstwo publikacji. Czyli chyba chodzi tutaj w pytaniu o to, Co wy wpisaliście do swojego CV jako te osiągnięcia akademickie? Czy macie jakiś przykład może, czy pamiętacie? No to ja miałam na pewno konferencje, aktywny udział w konferencjach i publikacje. Tak. I publikacje, okej. Okay. A jeżeli chodzi o właśnie, bo rozumiem, że Aleks i Monika jesteście na magisterce, to może powiedzcie, bo tam pewnie mniej publikacji trochę. Ja nie miałem żadnych publikacji. Ja nie pamiętam dokładnie, czy tam pisywałem ogólnie, jeżeli powiedzieć o
aplikację całościową, to ja wpisywałem dokładnie wszystko, co miałem na uczelni albo poza uczelnią. Wszystkie osiągnięcia, wszystko, co by sprawiło po prostu, co jest, tak powiem, co ja miałem w życiu akademickim na przykład. Jeżeli by ktoś był w samorządzie, trzeba pisać też, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza w Stanach. Ja dodam, że ja też nie miałam żadnej konferencji, nie miałam żadnego posteru. Ja miałam to szczęście, że udało mi się pracować w mini projekcie badawczym studenckim, ale no nie wyszła z tego żadna publikacja, więc nie mogłam tym się pochwalić. Okej, okay, super. Dzięki wielkie. To tak zróżnicowanie, to fajnie. I tutaj do pytania jeszcze padło o ten powrót do Polski, gdyby była taka konieczność i chodzi tutaj o pierwszy tydzień, o jeden tydzień, ale na początku wyjazdu pod koniec sierpnia. Zdarzały się takie przypadki, z tego co wiem, ale tak jak mówię, trzeba od razu to komunikować jak najszybciej, dogadywać się ze swoim PI-em i też z osobą prowadzącą program danej instytucji. Są takie możliwości, ale warto to szybko komunikować, żeby wszyscy o tym wiedzieli, żeby nie było potem zdziwienia, że ktoś nagle wyjeżdża, czy potrzebuje wolnego. Także warto to ze sobą szybko, że tak powiem, komunikować. Okej. Ile pieniędzy trzeba zabrać ze sobą na start? To jest też dobre pytanie, bo wiem, że tych pieniędzy trochę trzeba mieć ze sobą na start. Natomiast potem to jakoś się uspokaja i już jak pensja przychodzi, to jest prościej, ale gdybyście mogli się podzielić faktycznie z nami tym, ile około trzeba mieć ze sobą na start. Tak, OMRF jest miejscem, które płaci Wam raz w miesiącu, co w Polsce nie jest niczym wyjątkowym, ale w Stanach większość miejsc płaci co dwa tygodnie. My w OMRF-ie dostajemy raz na miesiąc, czyli po danym przepracowanym miesiącu dostajecie pensję pod koniec danego miesiąca, do końca danego miesiąca za dany miesiąc. Czyli jak my zaczynaliśmy pracę w lipcu, no to pensję za lipiec dostaliśmy pod koniec lipca. No więc wiadomo, że trzeba do tego czasu przeżyć. Trzeba zapłacić za mieszkanie, trzeba założyć sobie internet, kupić sobie telefon i tak dalej. I ja przyjechałam tutaj z mężem, więc nasze koszta były zupełnie inne niż będą wasze, ale rozmawiałam przed spotkaniem, które organizowałam dla studentów mojej uczelni o tym z osobami, które no, nie przyjechały z mężem czy z żoną i to jest tak, w naszym przypadku to wszyscy powiedzieli jednogłośnie, że to jest tak minimum $1,500, minimum. Żeby sobie, no bo mieszkanie macie puste, nie? Też musicie od kogoś, kto wyjeżdża, najczęściej właśnie od tych osób, które wyjeżdżają, no to kupić sobie wszystko tak naprawdę, no takie necessities, no to wiadomo, że to jest jakieś łóżko, biurko i coś takiego, nie? Ale generalnie jak wynajmujecie mieszkania w Ameryce, no to są mieszkania puste. Więc no tak minimum te 1500 wszyscy mówili, że no trzeba mieć. Okej, Virginia jest trochę inaczej, bo u was biletu nie ma, prawda? Wracanego. Ale i tak trzeba za bilet na początku zapłacić samym z tego, co wiem w Oklahomie. Więc jak było już wspomniane, kiedy wy przejeżdżacie, zazwyczaj pokój jest pusty. Ja trochę miałem inną sytuację, bo przyjechałem i tutaj już koledzy, z którymi będę mieszkał albo mieszkałem, pomogli mi i oczywiście później odkupowałem u kogoś łóżka, biurka, wszystko, ale na początku trzeba wszystko samemu, trzeba zapłacić za to. I tutaj wypłaty dostajecie każde dwa tygodnie, ale przed tym, jak dostać wypłatę, trzeba jeszcze założyć konto bankowe, jakieś pozałatwiać formalności, więc to trochę czasu zajmuje. Dlatego trzeba około 1500-2000 dolarów mieć na początku, na pewno. Ja tutaj może dodam jeszcze. Ja przyjechałam też z kwotą $1,500, ale coś, o czym mam wrażenie, nie mówi się aż tak dużo, a co było dla mnie trochę szokiem, jak się dowiedziałam, że się dostałam, to ile jest opłat, zanim w ogóle się tutaj przyleci. Czyli ten bilet samolotowy, no nieraz to jest kwota 2000 zł. Oprócz tego opłata za proces wizowy.
To było bodajże za samo spotkanie prawie 500 zł w momencie, w którym ja się umawiałam. Jeszcze opłata serwis, żeby w ogóle zarejestrować cały proces po tej stronie amerykańskiej. Tam akurat się płaciło w dolarach. To też nie była jakaś bagatelna kwota przeliczeń na złotówki. Także na dzień dobry trzeba sobie przygotować trochę grosza. Plus jest taki, że to brzmi jakby to było niesamowicie dużo pieniędzy, szczególnie te $1500, jak się tutaj przyleci. Jak się trafi na życzliwych ludzi, a jest ich tutaj naprawdę wielu, to nieraz można trochę pożyczyć, trochę odczekać, może do pierwszej wypłaty. Ja pamiętam, że ja przez pierwsze 3 wypłaty tak naprawdę ciągle komuś zwracałam jakieś pieniądze, które pożyczyłam, czy to na łóżko, czy na zakupy. I dało się przetrwać bez większego problemu, ale faktycznie na dzień dobry trzeba wydać dużo pieniędzy na proces wizowy i na samolot. Tak, to prawda. To i prawda. Chciałam powiedzieć odnośnie, Patrycja, tego biletu. Właśnie, bo ja powiedziałam tutaj kwotę już jakby zapominając o kosztach przylotu, że jakby dodatkowo trzeba, nie? Te 1500, bo OMRF akurat jest jedynym miejscem z tych czterech, które zwraca Wam koszt biletu. Ale tutaj w Oklahomie trzeba mieć samochód, więc to się wszystko jakby kalkuluje i tutaj najczęściej 4-5 osób kupują auto, bo tutaj nie ma public transportation. Tutaj trzeba mieć auto, więc to jest... No kolejny taki wydatek, który wszyscy raczej, wszyscy teraz tak sobie myślę, tak, wszyscy mieli po pierwszej wypłacie, czyli wszyscy kupili auto. Czy na spółę większą, mniejszą, ale wszyscy no, musieli kupić samochód. Jasne, to też dobrze wiedzieć jak najbardziej. Tak, to prawda, staraliśmy się te koszty zmniejszać i też obniżać opłaty wizowe, no ale niestety w związku z tym, że trochę innymi prawami się rządzi Biolab, to niż sam program Fulbrighta, to faktycznie wizy są cały czas płatne w pełni. Natomiast plus jest taki, że przy Fulbrighcie trzeba wrócić na 2 lata do Polski, jeżeli chciałoby się zostać, a tutaj takiego wymogu nie ma. I też w związku z tym, jeżeli chcielibyście zostać dłużej w Stanach, to macie taką możliwość bez problemu. To jest ten plus. Jeżeli chodzi o tę różnicę. Jak bardzo wstecz trzeba wpisywać osiągnięcie, czy na przykład warto wpisać olimpiadę biologiczną? Wszystko zależy od tego, na jakim etapie studiów jesteś, bo jeżeli jesteś na 4. roku, w sensie 1. roku studiów magisterskich, to myślę, że olimpiadę warto wpisać. Natomiast jak już wyżej, no to myślę, że już te osiągnięcia, które są wyżej. Tak jak czujesz, bym tak naprawdę powiedziała, że jeżeli to było dla ciebie ważne i jakby też gdzieś wysoko w tej olimpiadzie się było, to myślę, że warto ją wpisać. Natomiast tak jak mówię, im wyżej się jest, to tym pewnie te osiągnięcia będą troszeczkę inne, że tak powiem, ważne dla profesorów. Z jakim poziomem angielskiego wyjechaliście? Do rozmów powiem tak, ja jeszcze może szybko, jeżeli chodzi o rozmowy, generalnie wniosek nie ma konieczności dołączenia jakiegoś certyfikatu językowego, który potwierdzałby znajomość angielskiego. To jest fajne, jeżeli ktoś ma, to warto to dodać, oczywiście, no bo to zawsze jakby tam pokazuje. Natomiast rozmowa kwalifikacyjna jest po angielsku, cały proces jest po angielsku, w związku z tym angielski no, musi być na takim poziomie komunikacyjnym, ale też nie musi być perfekt, tak? To też nie musi być angielski na jakiś, sami profesorowie to mówią, to nie musi być angielski na native, tak, czy jakiś tam naprawdę C2, C1. Ale gdybyście się mogli podzielić swoimi może wrażeniami, jak to u Was wyglądało. No tak jak dokładnie Patrycja powiedziałaś, no to tutaj ta znajomość języka angielskiego zostanie zweryfikowana podczas rozmów kwalifikacyjnych, bo będziecie musieli dużo opowiedzieć, dużo, no nie wiecie nigdy jakie dostaniecie pytania, także powiedziałabym w stopniu komunikacyjnym. Co odnośnie projektu, który będziecie tutaj wykonywać, no to tutaj już się nauczycie, nie musicie całego słownictwa naukowego znać perfekt, absolutnie nie. Tyle, żebyście byli w stanie porozumiewać się i rozumieć swoich labmates tutaj i być w stanie, tak, no, komunikacyjnie powiedziałabym, umieć angielski. No u mnie na piętrze na przykład w tym budynku, w którym ja pracuję, to są sami Amerykanie i w labie, w którym ja pracuję, są wszyscy z Oklahomy. Także naprawdę jesteście w stanie w miesiąc, dwa tak podszkolić swój angielski, jeżeli nawet nie był super perfekt,
po prostu funkcjonując z tymi osobami. Także nie musicie się tym przejmować. Ważne, żeby był stopień komunikacyjny, tak żebyście się rozumieli nawzajem. Z PI-em najważniejsze. Dokładnie. Zresztą to, nie wiem, żartuję, ale tak, jasne, dokładnie tak, że to nie musi być taki naprawdę, że musicie wszystko umieć, to faktycznie nie. A jeżeli może jeszcze ktoś z Virginii nam się wypowie na ten temat, jak tam u was w angielskim. No to może ja w takim razie. No, ja przyjechałam tutaj z angielskim tak mniej więcej na poziomie C1, bo ja też studiowałam semestr w Niemczech po angielsku, więc dla mnie to nie był jakiś większy problem, ale zauważyłam, że jestem raczej wśród osób, które bardziej płynnie się porozumiewają, więc jak ktoś nie mówi super płynnie, to i tak sobie fajnie daje radę w pracy. Ja nie miałam żadnego certyfikatu, tak naprawdę miałam tylko poświadczenie, że brałam udział w lektoracie na uczelni. I no, ja się tu porozumiewam bez większego problemu. Ale właśnie widzę też osoby, które przyjechały z trochę gorszym angielskim i też nie ma. Coś się wyciszyło, nie wiem, czy chciałaś powiedzieć, ale... Da się. Okej. Okay. Da się, no jeżeli nie macie takiego bardzo dobrego poziomu angielskiego, więc nauczycie się tutaj. Nie martwcie się, możecie się nie martwić. Jeżeli dostaniecie się tutaj, to już znacie, macie dobry poziom angielskiego. Dokładnie, też tak właśnie powiedziała. Okej, okay, czy dużo osób... Ostatnie pytania już tak chciałam też jeszcze powiedzieć, że jak jeszcze macie jakieś pytania, to ostatnie, bo już też powoli będziemy kończyć spotkanie. I teraz tak, czy dużo osób zostaje na kolejny rok, czy wybiera się wtedy nowy projekt z Biolabu, czy dogaduje się z dotychczasowym miejscem pracy? Jak najbardziej dogadujesz się z dotychczasowym miejscem pracy, to już nie jest wtedy program Biolab, zostajesz po prostu część jako techniczna osoba, bądź w innej formie, zależy oczywiście od miejsca, gdzie zostajesz i od twojego dogadania się. Sporo osób zostaje z tego, co ja wiem. Oczywiście nie znam wszystkich losów naszych stypendystów, stypendystek, natomiast z tego, co wiem, kilka osób rocznie zazwyczaj zostaje na kolejny rok w danym miejscu. Zresztą tak jak tutaj było już powiedziane, że koledzy z wyższych, tak, którzy zostali tam, to na przykład mieszkają, tak, którzy zostali na doktorat, albo którzy zostali jeszcze rok, to także tutaj faktycznie osoby zostają. Także tak szybko odpowiedź, bo jeszcze mamy trzy pytania, ale już też nie chcę was trzymać za długo. Okej, jak wygląda infrastruktura rowerowa? Czy da się tam poruszać komfortowo rowerem? Wiem, że u mężczyzn zabrania jeździenia rowerem, po nocy szczególnie. Pamiętam takie opowieści, że się bardzo wszystkich martwi. Ale powiedz, jak to wygląda, jeżeli chodzi o rowery? Do Wokrałowie słyszałam o osobach, które poruszały się rowerem do Walmartu, ale Oklahoma nie ma infrastruktury rowerowej. Znaczy tak, no możecie sobie pojeździć rowerem gdzieś wokół jeziora, rzeki i tak dalej, ale do pracy no, to jest 15 minut pieszo, ale tak rzeczywiście umiesz, się bardzo martwi o wszystkich, szczególnie właśnie, bo wie, że my się poruszamy, czy tam w Poznaniu ja się poruszałam rowerem, tak, bo wszędzie były ścieżki rowerowe, wszędzie można było rowerem dojechać, tutaj tych ścieżek nie ma, tutaj wszystko jest daleko, to jest miasto, które jeżeli, nie wiem, byliście gdzieś w Poznaniu, no to jest Oklahoma City, to jest miasto, które ma tyle samo ludzi, ale jest 8 razy większe, to jest wszystko rozwleczone, i wszystko jest daleko dosyć. Na szczęście od miejsca pracy te mieszkania są blisko, więc można chodzić, ale raczej roweru absolutnie bym nie polecała w ogóle brać pod uwagę, no bo tutaj nie ma ścieżek, a Amerykanie jeżdżą szczególnie z tych południowych Stanów, to bardzo różnie. No, ja powiem o rower, bo ja poruszam się, tak powiem, każdego dnia rowerem tutaj. Tutaj jest małe miasteczko. Oczywiście prawie nikt nie jeździ rowerem i ludzie mogą na ciebie patrzeć tak dziwnie, jak jeździsz rowerem, ale jeżdżę do sklepów rowerem i na siłownię i powiedzmy wszędzie. Ale są ścieżki rowerowe. Tutaj akurat w tym mieście, bo to jest studenckie miasto, więc jest dużo ścieżek rowerowych. I na przykład ja auta nie mam i
ale zaleca się, żeby auto było. Właśnie. Ale da się jeździć rowerem. O pytanie o rower. Więc z tym tutaj w Charlottesville, w University of Virginia nie ma z tym problemu ogólnie. Okej. Okay. To może powiem jeszcze o Chicago. Wiem, że w Chicago też nie bardzo rowerem, szczególnie zapuszczać się w niektóre miejsca. Też szczególnie wieczorem. To też na poprzednim spotkaniu mieliśmy temat bezpieczeństwa i tego, żeby nie jest tak strasznie, tak, ale no, żeby jednak dbać o siebie, tak, i o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Na UT Southwestern, bo ja byłam w tych wszystkich miejscach, oczywiście nie znam ich tak jak tutaj Marysia, Alex i Monika, natomiast byłam tam przez parę dni, no to faktycznie w UT też samochodem wszędzie jeździliśmy, raczej nie bardzo się dało gdzieś tam dojść na piechotę, więc myślę, że tam też raczej zalecony jest samochód, rower trochę mniej, natomiast wiem, że tak jak mówicie, niektórzy jeżdżą właśnie. W Virginii no to faktycznie inaczej, bo to jest takie miasteczko mniejsze. Tam też wiem, że macie dużo takich autobusów, które tam jeżdżą od jednego miejsca, w sensie od jednego jakiegoś tam wydziału do drugiego. To pamiętam, że jeździliśmy takim shuttle bus, czy jakoś tam nazywało, jakoś tak. W każdym razie rowerem da się jeździć, może nie we wszystkich miejscach. Okej, okay, dobra, lecimy dalej, bo już czas goni. Ostatnie pytania już, które tutaj są i kończymy. Okej, okay, a propos certyfikatu języka angielskiego, jeżeli obecnie w tym semestrze będę kończyć angielski na C1, to można sobie od razu go wpisać, czy też lepiej wpisać ten certyfikat, który do tego czasu kodnie... Ja bym wpisała już ten C1, który masz. Myślę, że jeżeli jesteś już na... Jeśli kończysz już angielski na C1, no to już ten C1 praktycznie masz, a certyfikatu nie musisz, ale na rozmowie i tak będziesz miała sprawdzenie tego C1, w związku z tym myślę, że tak najbardziej jest okej. Czy średnia ocena jest bardzo dużą składową wniosku, czy ważniejsze są osiągnięcia typu konferencje, publikacje? Ja powiem tak, każda aplikacja jest oceniana mega indywidualnie. Niektóre osoby, tak jak tutaj gadaliśmy, mają publikacje, inne nie mają publikacji, jedne mają dużo jakiejś praktyki w labach, inne nie mają. Średnia, warto, żeby ona była minimum 4.0, natomiast to też nie jest tak, że jak macie 3.98, to już jesteście totalnie skreśleni. Jeżeli wasze inne osiągnięcia są jakieś fajne, nie wiem, byliście w kołach naukowych, robiliście jakieś inne fajne rzeczy i jakaś ta średnia jest trochę niższa, ale możecie pokazać coś innego fajnego, to myślę, że jest okej. Okay. Ale tak jak mówię, tak naprawdę nie ma jednego takiego czegoś, że średnia taka to tyle punktów, średnia taka to tyle. Bardziej chodzi o to też, jakie oceny macie z jakich przedmiotów, tak? Na przykład, jeżeli w czym się specjalizujecie. Więc to są kilka składowych, ale powiedziałabym tak, nie jest najważniejszą składową. Mówię w ten sposób. Okej? Okay? Czy koniecznie jest posiadanie doświadczenia w pracy laboratorium? Chodzi mi o wyjazd na kierunku lekarski. Na kierunki lekarskie trochę się swoimi prawami rządzą. Ja o tym rozmawiałam z profesorem Dagarendą. Kierunki lekarskie faktycznie, osoby na tych kierunkach nie mają takiego doświadczenia typowo laboratoryjnego, natomiast troszeczkę pod innym kątem jesteście oceniani, troszeczkę inne projekty dostajecie do wyboru wtedy, takich, w których macie doświadczenie, i w których możecie wykazać się swoją wiedzą, ale niekoniecznie tą praktyką, którą się zdobywa w labie. Więc jak najbardziej niepotrzebne jest doświadczenie, jeżeli jesteście na kierunku lekarskim. Troszeczkę inaczej będziecie oceniani. W ogóle kierunek lekarski jest bardzo specyficznym kierunkiem, jeżeli chodzi o wyjazd tutaj na biolog. Okej, okay. Jak z prawkiem na miejscu robiliście czy przed wlotem? To może ostatnie pytanie, bo ostatnie jest, gdzie będzie można znaleźć nagranie, będzie ono na YouTubie, wstawię je też na stronę Biolabu, natomiast na YouTubie Fulbrighta. To będzie ostatnie pytanie ode mnie, a do was jeszcze oddaję głos, jak z prawkiem, czy na miejscu robiliście czy przed wylotem. No to musicie pamiętać, żeby wyrobić sobie prawo jazdy międzynarodowe. To kosztuje bodajże 30 czy 40 zł. Tylko przed wyjazdem. Nadal niektóre osoby jeżdżą na prawo jazdy międzynarodowym tutaj u nas, ale my sobie z mężem zrobiliśmy od razu po przylocie amerykańskie prawo jazdy. Także normalnie trzeba się zapisać na teorię i na praktykę. Przyjeżdżacie swoim autem i nie było tak super, super trudne. Także my mamy już to amerykańskie. Widziałam zdjęcia. Tak, czuliśmy się jak lucky teenagers, naprawdę, tutaj no. 16-latki. No, ale to wiesz. Po 10 i po 15 latach, słuchajcie, zdawać prawo jazdy to jest naprawdę duży stres. Nie dziwię się kompletnie, naprawdę. I też jeszcze wiem, że chyba na swoim aucie trzeba zdawać, prawda? Tak. My w pierwszym miesiącu
Kupiliśmy samochód tutaj i potem rejestrujecie to auto w takim ichnim wydziale komunikacji, no i przyjeżdżacie po prostu swoim autem, czyli generalnie, no wiecie, nie macie prawo jazdy, ale i tak podjeżdżacie pod ten egzamin swoim samochodem. Ale niektórzy nadal jeżdżą na prawo jazdy międzynarodowym, które wyrobili sobie w Polsce. Tak, to warto, to ja może tylko dodam dwa słowa, warto zobaczyć właśnie, jakie są w danym stanie, ile można jeździć na danym prawie jazdy, bo to faktycznie różni się od stanu, na niektórych pozwalają pół roku, na niektórych 90 dni, więc warto sobie zobaczyć po prostu, ile w danym stanie możecie jeździć na międzynarodowym prawie jazdy. Ono się potem wiem, że ono się potem jeszcze odnawia, że jak wyjedziecie ze stanów i wrócicie, potem po świętach, to ono znowu macie pół roku, także jakbyście się interesowali, ale zawsze najlepiej oczywiście zdać amerykańskie, bo macie wtedy po prostu luz i w ogóle bluz. Tak, bo ale... to jeszcze też działa jako ID tutaj, czyli nie trzeba wszędzie chodzić z paszportem, w którym macie wizę, nie? Więc my generalnie też z tego powodu chcieliśmy zrobić, żeby nie musieć nosić wszędzie ze sobą paszportu, tylko żeby nosić po prostu ich prawo jazdy, nie? Dokładnie. Dokładnie. Okej, nie wiem, czy u was, Monika, nie wiem, czy u was, czy masz prawo jazdy, czy nie. Powiem, że Aleks jeździ rowerem i nie ma, natomiast w sensie ma to może swoje, ale w sensie, że amerykańskiego, natomiast nie wiem, czy jak to u was z prawem. No ja chcę wyrobić prawo jazdy, zwłaszcza, żeby mieć po prostu jako dokument. Mhm. Ale ostatnio czekałem 2 miesiące po prostu na prawo. Ja miałem zdawać na prawo jazdy wczoraj, ale niestety tutaj spadł śnieg, więc wszystko było zamknięte. Więc trochę przedłużone to wszystko jest, ale warto wyrobić. I można od razu na miejscu wyrobić, można, jak było wcześniej powiedziane, zrobić międzynarodowe prawo jazdy i później chyba łatwiej będzie się zdawało, jak już macie prawko, z tego co wiem. Ale może ktoś coś doda o tym, bo jeszcze nie wiem na ten temat dużo. Tak, ja mogę dodać, bo w ogóle szczęście powodzenia, ja już jestem po i już dostałam swoje amerykańskie prawo jazdy. Jak chodzi o międzynarodowe prawo jazdy, to słyszałam, że to jest śliski temat. To znaczy, że może się zdarzyć, że nie uznają z jakiegoś powodu, tak samo jak polskiego, ale to chyba zależy od policjanta, który sprawdza. Także bezpiecznie jest zrobić sobie tutaj jednak to tutejsze prawo jazdy i jest dużo prościej zdać niż w Polsce i jest też tańsze. Ja przyjechałam tutaj z polskim prawem jazdy i tak naprawdę jedyne, co musiałam zrobić, to zapisać się na test wiedzy i na praktykę. Nie musiałam nic tutaj wyjeżdżać. Swojego samochodu też nie mam. Poprosiłam kolegę, żeby pożyczył mi swój i rzeczywiście mi pożyczył, bo też nie mam takiej presji, żeby kupić sobie to auto jeszcze w tym momencie, ale powoli się zastanawiam. No i warto mieć to prawo jazdy, bo faktycznie w tym momencie posługuję się nim, żeby się meldować gdziekolwiek, czy przy okazji kupna alkoholu, czy przy okazji podróży samolotem. To jest bardzo użyteczny dokument. Paszportu w zasadzie już ze sobą nie noszę i polecam zrobić każdemu, kto przyjedzie i ma taką możliwość. Wydaje mi się, nie jestem na 100% pewna, ale jeżeli ktoś nie ma polskiego prawa jazdy i tutaj przylatuje, to chyba jednak musi wyjeździć jakieś godziny. Ale tutaj nie dam sobie ręki uciąć, trzeba by to czytać. Ja akurat nie wiem. Okej, czyli jest możliwość, właśnie zastanowię się, bo w Polsce się jakoś na razie nie chcę zdawać, może w Stanach będzie prościej, trzeba pomyśleć, jak mi wyjeździe. Także dobrze wiedzieć. Okej, no dobrze, to godzina minęła, godzina 5. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za udział i za bardzo fajne, ciekawe pytania. Mam nadzieję, że rozwialiśmy trochę Wasze wątpliwości, które się gdzieś tam, z którymi się borykaliście. Także raz jeszcze wielkie dzięki. Tak jak mówiłam, nagranie będzie pewnie dzisiaj albo jutro, myślę, że bardziej jutro na kanale na Fulbrightie, na kanale YouTube'a Fulbrighta i tam będziecie mogli sobie je odsłuchać, jeżeli macie na to ochotę. Jeszcze raz wielkie dzięki. Życzę Wam miłego popołudnia, no a naszym gościom i gościniom życzę miłego dnia, bo dopiero u Was się chyba zaczyna powoli dzień. Znaczy może nie powoli, ale już. Dopiero jeszcze macie przed sobą cały dzień, także my już idziemy odpoczywać. Dzięki wielkie. No to dzięki i udanego wieczoru wszystkim. Dzięki.